Cześć! Jak widzicie, mam pomalowane tylko oczy, więc oznacza to, że robimy dzisiaj test podkładu i zrobię go tak samo jak ostatnio, bo bardzo Wam się podobało. Jeżeli jeszcze nie wzięliście ostatniego testu, to tutaj zapraszam. Testuję podkład z Wet n Wild, ale dzisiaj będziemy robić test podkładu z Han. Ostatnio znalazłam go w Hebe na promocji, więc stwierdziłam, a wezmę. I to jest Han Never Be Better Coverage Invisible Liquid Makeup i to jest płynny podkład, mocno kryjący. Oczywiście spodobało mi się opakowanie, bo jest pipetka, coś innego jak na podkład. Jest tutaj 35 ml i na stronie Hean jest napisane, że kosztuje on 36 zł. Ja go kupiłam na promocji w Hebe za 24 zł, więc tutaj oczywiście jak zwykle proponuję czekać na promocję, jeżeli nie chcecie kupować w pełnej cenie. I może tak jak Wam mówiłam, ten podkład, ten film będzie wyglądał dokładnie tak samo jak poprzedni, czyli nakładamy podkład, pokazuję Wam jak on wygląda na twarzy i później robimy takie sprawozdania, sprawdzamy jak ten podkład będzie wyglądał w ciągu dnia i oczywiście na sam koniec w nocy, już późnym wieczorem pokażę Wam jak ten podkład po prostu sprawdził się po całym dniu noszenia. Ale teraz bardzo ważna rzecz, sprawdźmy w ogóle co producent mówi o tym podkładzie, jakie cechy ma mieć ten podkład i ma on maskować wszelkie niedoskonałości cery, pozostawiać skórę naturalnie matową i wygładzoną, zapewnić wysokie krycie i pozwalać nadbudować w zależności od potrzeb, kontroluje nadmiar wydzielonego sebum, długotrwała, lekka formuła perfekcyjnie dopasowuje się do struktury skóry bez efektu maski i cera ma wyglądać nieskazitelnie, świeżo i być gotowa na światła kamer i Jupiterów. To jest ciekawe i tutaj niby można nałożyć ten podkład 100 razy, jest 5 odcieni, ja mam oczywiście najjaśniejszy w kolorze 100 Vanilla Milk i jak widzicie z opisu wynika, że jest to znowu taki idealny podkład, bo będzie on mocno kryjący, będzie matowił, ale nie będzie odczuwalny na skórze, więc chyba lepiej być nie może. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to ja mam skórę raczej taką przesuszającą się, ale znowu po całym dniu ona ma tendencję do świecenia się w strefie T, więc zobaczymy jak on sprawdzi się u mnie. Teraz możecie zobaczyć jak właśnie moja skóra wygląda przed makijażem. Jeżeli chodzi dzisiaj o moją cerę, to jak widzicie mam tutaj jakieś przebarwienie, tutaj chciałoby mi coś wyskoczyć, więc będziemy mogły sprawdzić jak wygląda krycie, ale oczywiście też jak widać mam piegi, więc tutaj też będziemy mogły sprawdzić. Mam nadzieję, że kolor będzie odpowiedni, jeżeli nie to w razie co mam taki mikser z NYXa biały. Podobno jest bardzo fajny, jeszcze go nie testowałam, ale tak mówię. Dobra, więc otwieramy. Jeszcze go nie testowałam, tak jak właśnie Wam mówiłam. Teraz się wycisnęło ładnie. Dobra. Tutaj lusterko. Okej, odrobinkę się przybliżyłam. I nakładamy. Konsystencja jest w sumie znowu takiego typowego podkładu, chociaż wydaje mi się, że jest trochę bardziej kremowa niż wodnista. Jak widzicie, jak dam tak, no to trochę spływa, ale nie jakoś tak mocno. I jeszcze na czoło. Mam nadzieję, że nie będzie on się też utleniać. To zaraz oczywiście sprawdzimy. I biorę, to jest gąbeczka Blended. I wklepuję. Widzę, że faktycznie ona... On ma bardzo mocno matowe wykończenie. To jak wiecie przy suchej cerze nie jest znowu takie fajne, ale zauważyłam, że po jakimś czasie, jak teraz mam mocny mat, ale właśnie po paru godzinach to wtedy zaczyna wyglądać bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o mocne krycie, to tutaj tego nie widzę, bo piegi jak miałam, tak mam. Jest napisane, że można to krycie budować, więc chcę to zrobić. Ale na razie chcę Wam powiedzieć właśnie jak wygląda skóra po jednej warstwie. Ja patrzę się tu, bo tu mam podgląd, tutaj patrzę na Was, a tu mam lusterko. Więc nie ma też jakiegoś mocnego zapachu, więc dla osób wrażliwych myślę, że to jest ważna informacja. Dobra, i zobaczmy jak on wygląda po jednej warstwie. To jest taki wtedy bardzo naturalny podkład, który możecie spokojnie używać właśnie na co dzień. W ogóle go nie czuję na twarzy, to też ważne. No ale nie ma, na pewno nie powiedziałam, że ma mocne krycie, no bo jak widzicie tutaj, tu coś widać. Okej, pokażę Wam teraz z bliska jak wygląda ten podkład. Więc tak wygląda skóra po jednej warstwie i moim zdaniem ona wygląda
bardzo naturalnie, tak naprawdę nie czuję się, jakbym miała podkład na twarzy. Ale zobaczcie, teraz nałożyłam tutaj nową warstwę podkładu i troszeczkę ciemnieje, ale tylko troszkę. Dobra, więc nakładam więcej w tych miejscach, gdzie chciałabym mieć to większe krycie. Strasznie mało się z tej pipetki wyciska. Nie chcę tego traktować jako korektor, bo nie potrzebuję aż tak, ale po prostu jestem ciekawa, czy to ma jakąkolwiek szansę zakryć. Widzicie? Czyli to krycie budować można. Więc tutaj fajnie. Ale podoba mi się bardzo, mi się podoba wykończenie. Bo mówiłam wam, że on jest taki matowy, ale w sumie dzięki temu znowu nie potrzebujecie już przypudrowywać. Że i tak nie pudruję. Ale krycie. No teraz na przykład nie odczułam już potrzeby, żeby zakryć tutaj to miejsce, bo tego już tak naprawdę nie widać. Tutaj jeszcze zaraz pójdzie korektor, więc to też zasłoni. Czekajcie, raz zobaczę z bliska. Jest taki delikatny efekt pudrowa, jakbym miała puder na twarzy. Ale wygląda bardzo naturalnie. Nie powiedziałabym, że jest to mocno kryjący podkład, ale średni. Jak najbardziej. Tak powoli staram się jeszcze trochę dokładać, bo ostatnio nałożyłam mało, tylko że pamiętacie, że ja w ogóle dłuższego podkładu nie nakładam, ale i tak zobaczymy, czy nie zbierze mi się w zmarszczkach. Okej. Dobra, więc tak wygląda podkład już nałożony. Teraz sprawdzimy, jak będzie się sprawdzał z korektorem, czy nie będzie żadnego problemu z nałożeniem. Nie. Używam Tarte Shape Tape. I wklepuję. Tak już wygląda korektor. I nie było żadnego problemu, bo czasami macie tak, że nałożycie podkład i później chcecie korektor i robią się takie plamy, ten podkład tak jakby się odcina. A tutaj wszystko bardzo ładnie się połączyło. No i teraz co? Zaczynamy konturowanie. Zrobię to bardzo szybko. Używam tego duo z Make Up Revolution. Bo tutaj musimy sprawdzić, czy nie będzie żadnych plam. Bo czasami takie plamy, wiecie, powstają, jeżeli nie przypudruje się pudru, podkładu oczywiście, pudru. Dobra, jest ok, nie? Został nam jeszcze rozświetlacz, czyli najgorszy etap, bo nigdy nie wiem, który wybrać. Może użyjemy rozświetlacza. Nie, to chciałam przetestować. Chciałam przetestować tą paletę Huda Beauty. Więc przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, to możemy to zrobić i zmiksuję sobie te dwa, bo ten jest kremowy, więc tego nie chcę, ale te dwa zmiksuję i zobaczymy. Dobra, gotowi? Muszę więcej. No okej, okay. Coś tu się zaczyna dziać. Kolorek okej. Dobra, i teraz jak patrzę na twarz, to widzę, że ona jest matowa. Mam potrzebę wklepania jeszcze podkładu. Ona jest matowa, więc ja lubię ogólnie rozświetloną twarz, więc nie pytajcie, dlaczego kupiłam matujący podkład, ale to jest moim zdaniem dobry podkład dla osób takich jak ja, w momencie kiedy wiecie, że podkład musicie mieć na twarzy bardzo, bardzo długo, bo po prostu prawdopodobnie on wieczorem nie będzie się mocno świecił w strefie T, o co oczywiście nam chodzi. Na razie on wygląda ładnie, bardzo naturalnie, w ogóle nie czuję go na skórze i jest bardzo komfortowy. Więc na razie jest tak. Odzywam się za parę godzin i zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Mam ten podkład. 130. Od 6 niecałych godzin. I tak on wygląda na twarzy. W ogóle jesteśmy przy Wrocławii, bo dzisiaj jest otwarcie, więc na chwilę wyszliśmy, żeby zrobić update, bo tam jest strasznie głośno, strasznie dużo ludzi. I mam tutaj, proszę, ze sobą Alana. I wypowiedzcie, proszę, co sądzisz o moim podkładzie dziś. Tylko mów głośno i wyraźnie, jak w szkole.
Rzekłbym takie średnio plus. Trochę widać tapety, nie wiem czy to może mieć na to wpływ. Lecz ogólnie jest ładne. Koloryki tutaj ładnie, ale lekko widać tapety. Ostatnio miałem coś ładniejszego. Wszędzie. Uważasz, że ten line był lepszy? Tak. Czyli teraz słabiej. Średnio plus, dobry minus. W skali dobry. Ale dlatego, że widać go na twarzy. Lekko, tak z bliska. Daleka jest bardzo dobra. I jeżeli chodzi o mnie, to też mi się bardzo podoba, bo ten podkład też właśnie z daleka. Bo z bliska jednak widać, że on jest taki mega matujący, bo jak widzicie, ja się w ogóle nie świecę. No. Jak nie? Highlight. Ale poza tym nie świecę się praktycznie w ogóle. I tutaj wszedł mi trochę w zmarszczki. Ale na razie. Nie jest. Za 20 zł. Nice, nie? Nie mam porównania z takim zwykłym. Dobra, wracamy. Tam. Wracam, słuchajcie, po 11 godzinach od początku nagrywania filmu. I wyjmuję lusterko, to znaczy podnoszę. Ja już nie myślę, w ogóle byłam dzisiaj, jak widziałyście wcześniej, na otwarciu w Wrocławiu i właśnie stoiska Makeup Revolution i The Body Shop i tyle się działo, że po prostu wróciłam z migreną, więc ledwo żyję, ale nagrywam. I po tych 6 godzinach, tak jak wam mówiłam, ten podkład mi się bardzo podobał, bo on wyglądał naturalnie. Ale teraz już tak szybko spojrzałam w lusterko i jak widzicie, po pierwsze świecę się, to widać. Tego on już widać, że on tak się trochę znosił. Widać mi kontur? Widać. Tylko kontur został, rozświetlacz, jak widzicie, też jeszcze jest. Troszeczkę powchodził mi tutaj w te zmarszczki mimiczne, ale nie tak mocno jak na samym początku. Wystarczyło, że parę razy po prostu to mocniej wklepałam i już jest ok, więc to w tym momencie się nie odznacza. Ale teraz jak patrzę w podgląd, nie powiedziałabym, że to wygląda ładnie. Więc dla mnie to jest... nie wygląda ładnie, nie? Właśnie, ale... Świecisz. Świecę się, ale w ogóle chodzi o całą twarz. Wygląda jakbym miała... No już widać, że ten podkład ma 11 godzin. Więc na pewno, jeżeli pracujecie w taki sposób, że musicie mieć makijaż bardzo długo, to nie powiedziałabym, że to jest fajny podkład, ale po 6 godzinach mi się podobało, jak on wyglądał. Wybaczcie, ale piesły o 21 stwierdziły, że chcą się gryźć. Teraz widzicie, jak ten makijaż, jak ten podkład wygląda z bliska i wydaje mi się, że z bliska wygląda on tragicznie. Ale pamiętajcie, że ten aparat, obiektyw jest taki bardzo, bardzo dokładny i nie jest dla mnie przyjemny, bo wyglądam w nim 100 razy gorzej, ale no widzicie, jakbyście stały centralnie 2 cm ode mnie, jak ta twarz wygląda, więc tak blisko ona wygląda na bardzo, bardzo przetłuszczoną. Jeżeli macie taki tryb życia, dnia, że nie nosicie podkładu długo, to jest naprawdę bardzo fajny podkład, bo on na początku fajnie matuje, fajnie kryje, ale teraz... No, chociaż w sumie to krycie dalej jest jakoś, jakieś jest, bo nie widać tutaj tego, co widziało się wcześniej, nie widać tego, co było wcześniej, przynajmniej nie rzuca się mocno w oczy. Tragedii nie ma, powiem tak, nie ma tragedii, za 23 zł kupiłabym ten podkład jeszcze raz, ale w ogóle ta paletka, zaraz skończę o podkładzie, ale patrzcie te cienie, one będą, ta paleta będzie dostępna w listopadzie, to jest Makeup Revolution we współpracy z SofX. Mam ją dzisiaj w ogóle na oczach, to tak przy okazji. Ale teraz podkład. I to, co on mówi, maskuje wszelkie niedoskonałości cery, no to tak jak wam mówiłam, to jest bardziej dla mnie średnie krycie. Pozostawia skórę naturalnie matową i wygładzoną tak przez pierwsze kilka godzin. Później... Okej, ja mam tutaj softboxy ustawione, więc to jest trochę mocniejsze światło niż normalnie, ale jak sobie poszłam do łazienki czy do lustra, gdzie te softboxy mi nie świeciły i tak dalej czoło, no widzicie, taka trochę kula dyskotekowa, wysokie krycie, no to tak jak powiedziałam, można budować, to tak, kontroluje nadmiar wydzielanego sebum, widać na całym łączonym obrazku, że nie. Długotrwała lekka formuła, zdecydowanie lekka formuła. Jest bardzo komfortowy na twarzy, w ogóle przez cały dzień nie czułam, że mam maskę, a to krycie było, więc tutaj fajnie. Gotowe na światła kamer i Jupiterów, no nie wiem, w tym momencie po 11 godzinach nie wiem.
Ale podsumowując, uważam, że za 23 zł, nawet za te 36 zł, jest to bardzo fajny podkład dla osób niewymagających. Czyli dla takich osób, które raczej mają cerę suchą, które nie noszą podkładu powyżej, powiedzmy, tych 6-7 godzin. I nie mają jakichś mocno dużych problemów z cerą. I nie jest źle, ale to jest taki, powiedziałabym, że to jest taki zwyklaczek. Fajne opakowanie. Dajcie znać, czy ten film Wam się podobał, co mogłabym do takich filmów dodać, co Wam się mniej podobało. Czekam na Wasze opinie, bo jak wiecie, ja jestem bardzo chętna do tego, żeby udoskonalać swoje filmy, więc jeżeli coś macie, jakieś uwagi, zostawiajcie w komentarzach. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zapraszam i widzimy się w następnym filmie.